4 odcinek 14 edycji Tańca z Gwiazdami już za nami. Pożegnaliśmy niestety dwie pary, Filipa Heizera i Beatę Olgę Kowalską. Zobaczcie koniecznie relacje z tego odcinka. Skradła twoje serce? Ta edycja jest wyjątkowa z tego względu, że ja też patrzę z innego punktu obserwującego, więc inaczej na to wszystko zwracam uwagę i poziom jest bardzo wysoki w tej edycji. Ciężko, już dzisiaj powiedziałem, że na faworyta wyrasta Krzysztof z Sarą, ale jak widać co program, każda para czymś zaskakuje. A jeżeli chodzi o parę, która była najniżej w tabeli, czyli Dagmara i Marcin, czy oni jeszcze długo utrzymają się w programie, tak twoim okiem? No wydaje mi się, że to wszystko zależy na pewno od widzów i widać, że najwyraźniej widzowie kochają ich i wspierają ich swoimi SMS-ami, ale no, jak widać na parkiecie Dagmara no, nie jest do końca tancerką, jaką ja bym chciał zobaczyć. A z czym jest u niej największy problem? Wydaje mi się, że bardziej powinna właśnie szaleć na tym parkiecie, bo jest szalona, ona jest tak na co dzień taka szalona dziewczyną i chciałem, żeby to, co na co dzień robi, żeby przełożyła to właśnie na parkiet taneczny. Tak jak dzisiaj w Rumbie, dla mnie zabrakło troszeczkę tego pazura właśnie. Była taka właśnie zachowawcza, a na co dzień taka jest wybuchowa i kontruje i mówi fajnie, ale ja bym chciał, żeby właśnie ta mowa ciała właśnie taka była, jak była, jest na co dzień, jak się wypowiada. Drodzy Państwo, czy to odpadł Filip, czy ktokolwiek inny z uczestników, jest tak samo przykro, jest to tak samo smutne, aczkolwiek się nie spodziewałam, że odpadnie. Ja też. Jest to sporym zaskoczeniem, myślę, nie tylko dla mnie. Czy w takim razie potwierdziło się, że ta klątwa Heizerów istnieje? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze. Faktem jest, że mój tata 15 lat temu odpadł z Tańca z Gwiazdami na Jive'ie. Ja też odpadłem na Jive'ie. Czy to jest klątwa? Nie wiem. Ja wiem, że dzisiaj z siebie dałem 200, a nawet 300%. Nie pomyliłem ani jednego kroku. Każde dotknięcie stopy do parkietu było w takt. I wiesz, i mógłbym mieć do siebie pretensje, gdybym coś pomylił, gdybym coś zwalił, zapomniał choreografii, ale tego nie zrobiłem. Uważam, że zrobiłem dobrą robotę. A jeśli teraz odpadłem, to znaczy, że tak się stało już. Czyli jest ci bardzo przykro, czy troszeczkę? Jest mi troszeczkę przykro. Faktem jest, bo rzeczywiście wkręciłem się w to i to był taki fajny sens życia, nie? Ale są kolejne. Co? Może mężczyźni życia pani Dagmary Kaźmierskiej uważają o jej dzisiejszym występie? Bo tak, była chwila grozy. Niskie notowania w tabeli, ostre słowa Iwony Pawlowicz i Rafała Masaraka, a jak reaguje właśnie bliska strona pani Dagmary? Znaczy my z Jackiem już chyba przywykliśmy do tego, tak, że mama jest na samym końcu tabeli. Bardzo ładnie. A co tam tabela? Dla mnie zatoczyła rewelacyjnie. Najładniej jak inne pan. Taka jest prawda. Ale utrzymała się w programie kolejny odcinek chodzi. Dzięki właśnie SMS-om, rozumiem, wysłanym przez fanów i przez panów. Tak. Ja wysyłam cały czas. Ja też. Bo słuchajcie, mam jeszcze pytanie takie z zakulis, bo pani Dagmara jest bardzo wyluzowana, roześmiana na wywiadach. Czy ona w jakikolwiek sposób przeżywa to, co się dzieje na przykład, że jest jakoś bardziej rozzłoszczona w tygodniu? Jestem ciekawa. Znaczy ogólnie taka, jaka mama jest tutaj, nie za kulisami, to jest taka w życiu prywatnym, ale wiadomo, to jest troszeczkę stresik i czasami to wychodzi, muszę powiedzieć, że czasami leciutki stresik wychodzi przez ten taniec. Ale gada na Marcina Hakiela, czy nie? Nie, tu w ogóle bardzo fajną relację mają. Ja taki dzisiaj byłem zestresowany, że gdzieś wody piłem, a chwilowo mówię, że zemdleję zaraz.
Ponieważ Dagmarka rzeczywiście słabo tańczy generalnie, a jeżeli już coś tańczy, to tego tańca jest tak mało, jak kot napłakał naprawdę. To jest dosłownie kilka tylko kroków. Natomiast wydaje mi się, że ona dzisiaj bardzo ładnie się zaprezentowała. Była taka kocia troszkę, taka wiesz, kokieteryjna, kręciła bioderkami, a akurat mi to odpowiadało, mi to pasowało. Oczywiście z całą masą błędów, bo nawet ten jej taniec, który robi tych kilka kroków, trudno nazwać do końca rumbą, bo tam nie ma dobrego przebiegu ruchu, pomimo że kroki są stawiane odpowiednie. Natomiast śmiem twierdzić, że w ekranie telewizora będzie wyglądała bardzo ładnie. Pani Iwona, bo tam na nią Czarna Mamba? Tak, Czarna Mamba. No to ona jest taka trochę czarna, ta mamba. Czarna Mamba, to jest wąż, Czarna Mamba niesie śmierć, kurde. Smutno. Ale to mówiłam też przed chwilą, że smutno ze względu na ludzi. Zaraz się rozpłaczę. Zresztą jak się potem żegnaliśmy wszyscy, to dziewczyny też przytulały mnie i płakały i się też, rozpłakałam. Tak, chyba głównie. Na pewno nam będzie ludzi brakowało, tak, bo super stworzyliśmy atmosferę na treningach i na sali, każdy się wspierał. Była konkurencja, ale tak jak mówię, no właśnie, ale każdy kibicował. Tak, to nawzajem sobie kibicowaliśmy, wspieraliśmy się i to, żeby była jasność, to nie jest specjalnie do kamery, my to mówimy, bo czasem tak jest, że wszyscy się uśmiechają, mówią, o fajnie, fajnie. A to było naprawdę fajnie. Najlepiej tańczącą gwiazdę dzisiejszego wieczoru, dzisiaj według mnie była to Roxy. Zdecydowanie, tak. Ona ma szansę wygrać tę edycję? Ja myślę, że tak, bo świetnie tańczy, chociaż historie pisały tutaj już różne scenariusze. Czasami nie zawsze wygrywa osoba, która najlepiej tańczy, ale też osoba, która ma najwięcej SMS-ów. Kompletnie my jako jury nigdy nie wiemy, ile kto ma SMS-ów, więc my nie wiemy, kto jest w tej górnej strefie. Myślę, że jak Roxana połączy SMS-y z naszą oceną i będzie dalej tak dobrze tańczyła, no to może wygrać.